23 czerwca w Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka było magicznie i bardzo wesoło. Tego dnia miało miejsce uroczyste zakończenie Roku Kulturalnego 2015-2016. Z tej okazji dla uczestników warsztatów, członków klubów, sekcji i zespołów działających w placówce przygotowano miłą niespodziankę. W sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego zgromadzonych powitały dyrektor i pracownik Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska i Halina Koryńska. Wyświetlono też krótki film o działalności KDK. Elwira Kozłowska podziękowała zgromadzonym za aktywność i uczestnictwo w zajęciach i warsztatach prowadzonych w placówce w roku szkolnym. Zaprosiła też do korzystania z bogatej oferty wakacyjnej i do kontynuacji zajęć po wakacjach. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na dobrą zabawę. Tej bez wątpienia dostarczył iluzjonista i komik Konrad Modzelewski, który wystąpił z pokazem magii i iluzji Family Show. Gość prezentował różne sztuczki. Były znikające chusty, lewitująca kula, pokaz żonglerki i wiele innych atrakcji. Sznureczki są takie same z tej i takie same z tej strony. Dokładnie tak. Ej! Ekstra, nie? Dobra, kto mi powie, ile mamy sznurów? 44? Dwa? Dwa, dobra. Adam, mocno dmuchnij tutaj. Ale bez klucza. Mocno dmuchamy, no. Wszyscy mocno dmuchamy. I od początku zaczynamy. Brawo do Adama! Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem. Uczestnicy zajęć otrzymali też od swoich opiekunów pamiątkowe dyplomy. Ponadto w holu Centrum Kulturalno-Artystycznego można było obejrzeć wystawę prac powstałych podczas zajęć Rysujemy komiksy i książkę, w której zamieszczono prezentowane na wystawie rysunki.